Rozdział 11. Gniazdko myśli królika. Dick przez kilka minut stał, rozglądając się dookoła. Mary zaś obserwowała wyraz jego twarzy. Potem zaczął ostrożnie posuwać się naprzód, może jeszcze ostrożniej i ciszej niż Mary, gdy weszła tu po raz pierwszy. Oczy jego zdawały się wszystko dostrzegać. I szare drzewa z szarymi welonami wijących się po nich pnączy, i festony z gałęzi, i gąszcz splątanych pędów na murze i w trawie, i zarośnięte altany z kamiennymi ławkami i wielkimi kamiennymi wazonami wewnątrz. Nigdy nie myślałem, że zobaczę to miejsce kiedykolwiek, rzekł wreszcie szeptem. A słyszałeś już o nim? Spytała Mary. Mówiła głośno, Dick dał jej znak ręką. Musimy cicho rozmawiać, powiedział, bo nas jeszcze kto może usłyszeć i wykryć. O mój Boże, zupełnie zapomniałam, rzekła Mary z lękiem, kładąc rękę na ustach. Czy naprawdę wiedziałeś już o tym ogrodzie? Spytała powtórnie, gdy się nieco uspokoiła. Dick kiwnął głową potakująco. Marta mi mówiła, że jest tu ogród, do którego nigdy nikt nie wchodzi, odparł. Zawsześmy byli ciekawi, jak on wygląda. Mówiąc to, zatrzymał się, popatrzył dookoła, potem w górę na cudowny szarawy gąszcz nad głową, a z jego okrągłych oczu wyzierała radość. Och! Ile tu gniazd będzie na wiosnę? Rzekł. Nie ma chyba w całej Anglii drugiego tak dobrego miejsca do budowania gniazd. Nikt tu nie chodzi, a jaki gąszcz drzew i róż. Można zakładać gniazda i zakładać. Dziwię się, że wszystkie ptaszki z wrzosowiska się nie zlecą, by dobudować swoje gniazdka. Mary, nie zdając sobie sprawy, uchwyciła go za rękaw. – Czy te róże zakwitną? – wyszeptała. – Możesz mi powiedzieć? Bo ja myślę, że one chyba wszystkie już uschły. – O nie, nie wszystkie. Niech no panienka spojrzy. Podszedł do najbliższego, bardzo starego drzewa, którego kora pokryta była grubą warstwą szarego mchu, a gałęzie obwieszane splątanymi pędami róż. Wyjął z kieszeni duży nóż i rozciął jeden z pędów. Mnóstwo tu suchych gałązek, które trzeba by poobcinać, rzekł. I duża część drzew też jest martwa, ale w przeszłym roku puściły jeszcze świeże pędy. O, ten na przykład jest świeży. To mówiąc wskazał na brunatno-zieloną odrośl, różniącą się kolorem od suchych, ciemnoszarych gałązek. Mary dotknęła gałązki z pewnym rodzajem czci i zapału zarazem. Tatu, daj! Rzekła. Żywa? Całkiem? Dick pokazał zęby w szerokim uśmiechu. Taka żywa jak panienka, albo jak ja, odparł. Co za szczęście, wyszeptała. Tak bym chciała, żeby wszystkie drzewa były tu żywe. Obejdźmy najlepiej ogród dookoła i zobaczmy, ile jest uschniętych, a ile żywych. Dziewczynka drżała z zapału. Dick był nie mniej przejęty. Szli od drzewa do drzewa, od krzewu do krzewu. Dick nie wypuszczał noża z ręki i zwracał uwagę na różne zjawiska, które jej się wydawały cudem. Rosną te róże wprawdzie dziko, tłumaczył, lecz silniejsze z nich jednak się ostały. Słabsze poschły, ale za to tamte rozrastają się i rozrastają, i puszczają młode pędy aż dziw. Niech panienka spojrzy. I przygiął grubą, szarą, pozornie uschniętą gałąź. Mógłby ktoś pomyśleć, że to drzewo suche aż do korzenia, ale ja temu nie wierzę. Przytnę przy ziemi, to zobaczymy. Przyklęknął i nadciął bezlistną gałąź trochę nad ziemią. A co? Nie mówiłem? Zawołał uradowany. W środku żywe, zielone drzewo. Niech panienka zobaczy.
Zanim to wyrzekł, Mary klęczała już na ziemi, wpatrując się z przejęciem. Kiedy w środku jest zielone i wilgotne, to znaczy, że żyje, tłumaczył Dick. A jeżeli suche i łatwo się łamie, jak ten tutaj kawałek, który odciąłem, to już po nim. Ten gruby pień żyje i puszcza świeże gałązki, a jak się suszki powycina, obkopie dookoła i będzie się miało o niego staranie, to z czasem zupełnie wydobrzeje. Zatrzymał się, wzniósł wzrok na zwieszające się pnące gałązki i dodał: w lecie będzie tutaj powódź róż. Chodzili od krzewu do krzewu, od drzewa do drzewa. Dick był silny, zręcznie posługiwał się nożem. Wiedział, gdzie suchą gałąź wyciąć, umiał określić, która jest rzeczywiście uschnięta, a w której tli się jeszcze życie. Po upływie pół godziny Mary zdawało się, że teraz i ona wszystko potrafi. A gdy Dick nacinał gałąź wyglądającą na uschniętą, miała ochotę krzyczeć z radości, widząc bodaj ślad wilgotnej zieleni. Łopatka, grabie i motyka przydały się ogromnie. Dick pokazał dziewczynce, jak należy grabić, gdy on obkopywał korzenie i poruszał ziemię wkoło nich, czyniąc dostęp dla przepływu świeżego powietrza. Pracowali pilnie koło jednego z największych pni róży sztamowej, gdy naraz Dick dostrzegł coś, co mu z piersi wyrwało okrzyk zdumienia. – Co to? – zapytał, wskazując na trawę o kilka kroków od siebie. – Kto to zrobił? Było to jedno z oczyszczonych miejsc naokoło zielonych kiełków. – To ja – odparła Mary. – A ja myślałem, że panienka nic się nie zna na ogrodnictwie – zawołał. – No, bo się nie znam – odrzekła. – Ale kiełki były takie malutkie, a trawa wokoło nich taka gęsta i silna, że wyglądały, jakby im tchu brakło, więc im zrobiłam miejsce. Nawet nie wiem, co to za rośliny. Dick znów ukląkł na ziemi i zaśmiał się swoim szczerym śmiechem. – Miała panienka rację – powiedział. Żaden ogrodnik lepiej by nie doradził. Teraz wyrosną aż do nieba. To są krokusy i przewiśniki, a te tutaj to narcyzy. Potem, wskazując inne miejsce, dodał: a to żonkile, ślicznie tu będzie. Biegał od jednego miejsca do drugiego. To panienka, choć mała, huk roboty zrobiła, rzekł, patrząc na nią. Teraz przytyłam trochę, odparła Mary. Jestem o wiele silniejsza. Przedtem wiecznie byłam zmęczona, ale kiedy kopię, to się wcale nie męczę. Lubię zapach świeżo skopanej ziemi. Dla panienki to bardzo zdrowo, stwierdził Dick, kiwając głową z powagą. A zapach czystej, świeżej ziemi to rzecz najmilsza na świecie. No, może jeszcze zapach rosnących roślin po deszczu na wiosnę. Kiedy pada, często idę na wrzosowisko, kładę się pod krzakiem, słucham szmeru spadających na wrzosy kropli i wącham. Matka mówi, że mi się koniec nosa porusza jak królikowi. A nie zaziębisz się? Spytała Mary, patrząc z podziwem na Dicka. Nigdy w życiu nie widziała tak zabawnego, a może i tak miłego chłopca. Ja? Zaziębić się? Rzekł z zabawnym grymasem. Nigdy jeszcze nie byłem zaziębiony, odkąd przyszedłem na świat. Nie wychowywali mnie na panicza. Biegałem po wrzosach jak królik, czy to deszcz, czy śnieg, czy słońce. Matka mówi, że się tyle świeżego powietrza nałykałem, że teraz to się już nigdy nie zaziębię, bo zahartowany jestem jak stal w ogniu. Przez cały ten czas Dick nie przestawał pracować. Mary zaś pomagała mu, grabiąc lub odrzucając chwasty. Będziemy tu mieli huk roboty, zawołał naraz rozradowany, rozglądając się dookoła. Przyjdziesz mi pomóc? Spytała Mary. Jestem pewna, że i ja będę mogła coś robić. Umiem już kopać, wyrywać zielsko,
i zrobię wszystko, co mi każesz. Przyjdź, Diku, przyjdź koniecznie. Jeżeli panienka chce, to będę przychodził co dzień, czy deszcz, czy słońce, odparł z godnością. Ten zamknięty i budzący się do życia tajemniczy ogród to najładniejsza zabawa, jaką w życiu miałem. Jeśli będziesz przychodził, jeśli mi naprawdę pomożesz ożywić ten ogród, to ja nie wiem, co zrobię, dokończyła bezradnie. Cóż bowiem zrobić mogła dla tego chłopca? Ja panience powiem, co panienka zrobi, rzekł Dick, uśmiechnąwszy się serdecznie. Panienka utyje, głodna będzie jak młody lisek i nauczy się rozmawiać z rudzikiem jak ja. Będziemy mieli moc uciechy. Począł chodzić tu i tam, spoglądając zamyślony na drzewa, mury i krzewy. Nie chciałbym, żeby ten ogród był podobny do zwykłego ogrodu, poprzycinanego i wymuskanego jak cacko, oświadczył. Ładniejszy jest z dziko rosnącymi, poplątanymi krzewami róż, prawda? Ja też nie chcę, żeby ten ogród był porządny, rzekła Mary z przestrachem. Gdyby był taki strasznie porządny, to by przestał być tajemniczy. Dick począł gładzić swą rudą czuprynę, nagle nieco zmieszany. Tak, to tajemniczy ogród, bez wątpienia, powiedział. A jednak zdaje mi się, że oprócz rudzika jeszcze tu ktoś bywał przez te 10 lat. Ale furtka była przecież zamknięta na klucz, a klucz zagrzebany w ziemi, odparła Mary. Nikt więc nie mógł wejść. To prawda, zgodził się Dick. Dziwne miejsce. Zdaje mi się, że jednak musiano tu w czasie tych 10 lat obcinać czasem gałęzie. Czy to możliwe? Rzekła Mary. Dick przyglądał się gałęzi róży sztamowej i potrząsnął głową. Właśnie. Czy to możliwe? Wyszeptał, skoro furtka była zamknięta, a klucz zakopany. Mary zdawało się, że nigdy w życiu nie przeżyła takiego pięknego poranka jak ten, kiedy jej ogród ożył. Rzeczywiście, tego ranka zdawało się, że wszystko zaczyna się rozwijać. Kiedy Dick oczyszczał ziemię pod siew, przypomniała jej się piosenka, którą Basil śpiewał, gdy miał jej dokuczyć. Czy są kwiaty, które mają kształt dzwonków? Zagadnęła. Konwalie i kampanule i dzwonki. Posadźmy je, rzekła Mary. Konwalie tu są, widziałem. Rosną za gęsto, trzeba je będzie rozsadzić, ale jest ich tu moc. Tamte inne kwiatki dopiero po 2 latach kwitną, jak się je zasieje, ale mogę flance przynieść od nas, bo je mamy w ogródku. Czemu panienka chce je sadzić? Wtedy Mary opowiedziała mu o Bazilu i jego rodzeństwie i o tym, jak ich nie cierpiała i jak oni nazywali ją panną Mary kapryśnicą. Tańczyli wkoło mnie i śpiewali. Panno Mary kapryśnico, odwróć zagniewane lico. W twym ogródku rosną kwiatki, róże, dzwonki i bławatki. Przypomniał mi się właśnie ten wierszyk i ciekawa byłam, czy istnieją kwiatki podobne do dzwonków. Zmarszczyła czoło i ze złością uderzyła krapiami o ziemię. Ale ja nie byłam wtedy taka nieznośna jak oni. Dick roześmiał się. Ej! Zawołał, krusząc grudę ziemi i wdychając jej zapach. Zdaje mi się, że nikt nie będzie nieznośny, mając wkoło siebie śliczne kwiaty i tyle pięknych, dzikich roślin, które się pną i zwieszają, i miłe stworzonka, co sobie budują domki i gniazdka i ćwierkają, i śpiewają. Nieprawda? Mary klęcząc obok niego i podając mu nasiona, zwolna rozchmurzyła czoło. Diku, jesteś naprawdę taki miły, jak mówiła Marta. Lubię cię i jesteś już 5. osobą, którą lubię. Nigdy bym nie pomyślała, że będę lubiła aż 5 osób. Dick kucnął na piętach, jak Marta przy wymiataniu kominka. Mary zauważyła,
że chłopiec wygląda zabawnie i uroczo zarazem, ze swoimi okrągłymi oczyma, czerwonymi policzkami i śmiesznym, zadartym noskiem. – Tylko 5 osób panienka lubi? – zawołał. – A kto są te 4 pozostałe? Mary poczęła wyliczać na palcach. – Twoja matka, Marta, Rudzik i Ben Weatherstaff. Dick zaczął się tak śmiać, że musiał sobie zasłonić usta dłonią. – Wiem, panienka pomyśli, że jestem dziwny chłopak – wykrztusił. – Ale ja znów myślę, że panienka jest najdziwniejszą dziewczynką pod słońcem. Wtedy Mary zrobiła coś naprawdę dziwnego. Pochyliła się ku niemu i zadała pytanie, jakie jej nigdy przedtem nie przyszło do głowy. A czy ty mnie lubisz? Jeszcze jak! Strasznie panienkę lubię i jestem pewny, że Rudzik też. Więc miałabym już 2 przyjaciół, rzekła Mary. 2 własnych przyjaciół. Po czym oboje zaczęli pracować jeszcze pilniej i radośniej niż przedtem. Mary przelękła się i zmartwiła, gdy posłyszała na podwórzu dzwon wzywający na obiad. Będę musiała już iść, powiedziała smutno. A i ty pewnie musisz wracać, prawda? Dick uśmiechnął się. Mój obiad nie trudno zabrać ze sobą, powiedział. Matka zawsze włoży mi coś niecoś do kieszeni. Podniósł z trawy kurtkę i wyjął z kieszeni zawiniątko z grubej, czystej chustki, niebieskiej w białe kropki. Były w nim 2 grube kawałki chleba z czymś jeszcze w środku. Zwykle dostaję tylko sam chleb, objaśnił Dick. Ale dziś mam na dodatek kawałek słoninki. Mary pomyślała, że to dziwny obiad, ale Dick zdawał się być bardzo z niego zadowolony. Niech panienka spieszy się zjeść swój obiad, rzekł. Ja się prędko z moim uwinę. Jeszcze tu trochę popracuję, zanim pójdę do domu. Usiadł na ziemi i oparł się o drzewo. Zawołam Rudzika, powiedział. I dam mu skórkę słoniny do dziobania. On lubi wszystko, co tłuste. Mary trudno było rozstać się z Dickiem. Naraz wydało jej się, że Dick to rodzaj duszka leśnego, który zniknie, a ona już go tu nie zastanie, gdy po obiedzie wróci do ogrodu. Wydawał jej się zbyt dobry, by mógł istnieć w rzeczywistości. Zwolna ruszyła ku furtce, ale w pół drogi zatrzymała się i zawróciła. Cokolwiek by się stało, nikomu nic nie wyjawisz? Zapytała. Choć czerwone jak maki policzki wypchane były kęsem chleba ze słoniną, chłopiec usiłował uśmiechnąć się uspokajająco. A gdyby panienka była mysi królikiem i pokazała mi swoje gniazdko, to ja bym coś komukolwiek powiedział? Nie! Ja nie taki. Panienka może być spokojna. I Mary rzeczywiście była spokojna.